Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do pierwszego na moim kanale filmu poświęconego portfelom sprzętowym i mam nadzieję, że tutaj parę kwestii zostanie z mojej strony wyjaśnionych. Także serdecznie zapraszam. Przypomnę może, że na moim kanale znajduje się cała playlista zawierająca na ten moment 7 filmów, w których omawiam wszelkiego rodzaju kwestie związane z bezpieczeństwem, takim bardziej ogólno teleinformatycznym, jak i oczywiście bezpieczeństwem podczas korzystania z rynku, z giełd, czy w ogóle bycia uczestnikiem właśnie rynku kryptowalutowego. Ten film powstał z powodu tego, co obecnie dzieje się z najbardziej chyba popularnym portfelem sprzętowym, czyli portfelem sprzętowym firmy Ledger. Wiele osób właśnie pyta, co w związku z tym, jakie należy podjąć kroki, jak w ogóle postępować, co zrobić i, że tak powiem, jak żyć. Tutaj może najpierw moje stanowisko. Nie jestem użytkownikiem żadnego portfelu sprzętowego. Uważam to za dodatkowy element, który może właśnie być celem, może być wektorem ataku, czyli jest to dodatkowy łańcuch, jest to dodatkowe ogniwo łańcucha, które w każdym momencie może być po prostu skompromitowane. I chyba najlepszym przykładem teraz jest tego to, co właśnie wydarzyło się z firmą Ledger, która tutaj właśnie zgodnie z tym, co napisałem w tej miniaturce, nie stosuje podejścia kiedy to się stanie. Oni cały czas żyją w świecie, czy to w ogóle się stanie. To jest oczywiście podstawowa taka mantra wszelkich bezpieczników. W dzisiejszym świecie już nikt raczej się nie zastanawia, nie analizuje tego, czy dojdzie do wycieku danych. Raczej króluje i powinno obowiązywać podejście tak zwanej mitygacji, czyli minimalizowania skutków tego typu wycieków. Dlatego większość poważnych firm raczej zastanawia się, kiedy to nastąpi. Z takich rzeczy, które zwykle wyciekają, to dane osobowe, wszelkiego rodzaju wrażliwe dane, dane profilowe. Dlatego warto, by wszelkie loginy, maile i hasła były zupełnie różne dla różnych serwisów. Z tego powodu, że w przypadku, kiedy z jednego tego serwisu takie dane po prostu wyciekną, będzie na pewno próba przez tych złośliwych użytkowników wykorzystania takiego maila i takiego hasła również w innych serwisach internetowych. Dlatego zgodnie z tym, co teraz stało się, teraz już jakiś czas temu, bo podejrzewam, wyciek był w czerwcu, stało się z Ledgerem. Wszelkie konta, które były tam wykorzystywane, na pewno już zostały niejednokrotnie sprawdzone w innych serwisach, w innych mediach społecznościowych. Dlatego pierwszą zasadą, jaką należy podjąć po tego typu właśnie akcji, to zmiana wszystkich haseł. Tym bardziej, jeśli nie korzystamy z menadżera haseł, jeśli to hasło jest takie samo dla kilku serwisów, jeśli używamy tego samego maila. Tutaj ciekawą stroną, która pozwoli nam ewentualnie zorientować się w tego typu tematyce, będzie z pewnością witryna Have I Been Bound, w której właśnie możemy sobie podejrzeć, możemy sobie ustawić powiadomienia odnośnie tego, czy nasz adres e-mail, który tutaj podamy, był już w jakiejś bazie skompromitowany, czy wyciek podczas jednego z tego typu działalności. Także tutaj możemy sobie spokojnie z tego serwisu korzystać. Możemy sobie wpisać nasz e-mail, sprawdzić,
Możemy również wpisać go po to, żeby w razie kiedy w przyszłości jakaś baza zostanie upubliczniona i nasz e-mail się będzie w niej znajdował, wtedy dostaniemy powiadomienie z serwisu Have I Been Pwned, że po prostu dane powiązane z tym kontem zostały upublicznione. I takich serwisów jest dużo, możemy korzystać z Intellixa, możemy korzystać z dhashed, możemy oczywiście korzystać z serwisów darknetowych dostępnych po protokole Tor. Warto również sobie co jakiś czas prześledzić choćby prostego Google'a, wpisać tam specjalną komendę, czyli site.pastebin.com i tutaj nasz adres e-mail, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nasz adres e-mail nie pojawił się na Pastebinie w jakichś dziwnych okolicznościach. Tego typu wycieki mogą doprowadzić oczywiście do bardziej niebezpiecznych konsekwencji typu ataki SIM-swap i tego rodzaju różne inne przedsięwzięcia organizowane przez właśnie złośliwych aktorów tego rynku. Pamiętajmy, że mamy możliwość zawsze unieważnienia i zastrzeżenia naszych dokumentów, o ile również one wyciekły. Przede wszystkim zmieniamy hasło w takiej sytuacji, unieważniamy lub zastrzeżamy dokumenty, które również wyciekły w tego typu operacjach. Sprawdzamy, czy nasze dane pojawiają się w biurze informacji gospodarczej. Pamiętajmy również, że jesteśmy chronieni prawnie. Jest to artykuł chociażby tutaj z kodeksu karnego, który mówi o podszywaniu, z kodeksu cywilnego, który broni nasze dobra osobiste, ponownie z kodeksu karnego odnośnie zniesławienia, czy ustawa o płatnościach, gdzie bank tak naprawdę bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkiego tego typu wycieki. Również zniesławione RODO powinno tutaj pomóc. Prawo do odszkodowania, prawo do zapomnienia, prawo do sprzeciwu, czy przejrzysta komunikacja. Dlatego to wszystko tutaj jak najbardziej ma znaczenie. Jak wcześniej wspomniałem, stosujemy menadżery haseł, stosujemy unikalne, stosujemy długie hasła, dlatego ta długość tutaj w tym kontekście jak najbardziej ma znaczenie. Staramy się rozróżniać nasze dane udostępniane pomiędzy serwisami. Rozważamy nawet podawanie fałszywych danych. Wszystko to robimy dla własnego bezpieczeństwa. Jeśli już naprawdę korzystamy z hardware'owych walletów, to tutaj sugerowałbym, aby podpinając tego typu wallet czy jakikolwiek inny klucz, wpinać również na tym etapie telefon od komputera, o ile jest właśnie podłączony, bo może się ładować, czy coś w tym stylu. Możemy chcieć właśnie wykonywać równolegle, na przykład z dokonywaną operacją na giełdzie. Warto zwrócić również uwagę, że tak naprawdę nie wiemy, od kiedy ktoś infiltrował sieć firmy Ledger. Nie wiemy, czy nie było tam jakiejś ingerencji w oprogramowanie, w aktualizację, czy tego typu różne bardziej wrażliwe operacje już po stronie tej firmy. Dlatego wydawałoby się najbezpieczniejszym po prostu w tym momencie przestać korzystać z urządzeń typu Ledger. Z tego względu, że tak jak powiedziałem, nie mam pewności, co tam tak naprawdę się wydarzyło w tamtym czasie, jak długo sieć była infiltrowana, do jakich danych i na jakim poziomie ci tutaj przestępcy internetowi się dostali. Nie mam pewności, czy w którejś tam aktualizacji jakiegoś backdoora nie umieszczą. Z drugiej strony pamiętajmy również i uważajmy, jakiego typu aktualizacje z jakiej strony pobieramy, czy są to aktualizacje z strony właśnie prosto ze strony producenta, chociaż tutaj w tym przypadku dość ryzykownym, kiedy nie wiemy tak naprawdę, co tam
Pod spodem wszystko się wydarzyło. Również pobieranie tego bezpośrednio ze strony producenta może być obarczone pewnym ryzykiem, dlatego może najbezpieczniej po prostu byłoby nie korzystać z tego typu rozwiązania. I myślę, że tak naprawdę to wszystko. Oczywiście teraz część z Was dostaje różnego rodzaju maile, wiadomości z groźbami, co oczywiście również należy zgłaszać na policję. Oni mają obowiązek przynajmniej przyjąć takie zgłoszenie. Mają również odpowiednie środki, aby coś z tym zrobić, jednak nie zawsze wygląda tak to, jak powinno. Natomiast myślę, że dla bezpieczeństwa własnego i pozostałych domowników, z którymi mieszkamy, warto tego typu sytuacje jak najbardziej zgłaszać, ponieważ nigdy nie mamy pewności, kto po drugiej stronie się znajduje. Poza tym pamiętajmy, że tego typu przestępcy są leniwi i zostawili na pewno mnóstwo śladów, wysyłając tego typu groźby, które oczywiście są niezgodne z prawem. Na sam koniec może, bo często też to pytanie skierowane w moją stronę, skoro nie korzystam z portfeli sprzętowych, w jaki sposób sobie radzę z przechowywaniem tych kluczy prywatnych do portfeli poszczególnych coinów. U mnie sytuacja jest dosyć prosta, ja właśnie minimalizuję to ryzyko, minimalizuję ilość potencjalnych wektorów ataku. Do przechowywania kluczy prywatnych do swoich adresów wykorzystuję tam, gdzie to możliwe, paper wallety i tam, gdzie to możliwe, oczywiście mam oddzielnego iPhone'a, który jest wykorzystywany tylko do tego, który jest uruchamiany tylko kiedy mam taką potrzebę. To jest taki cold wallet. Dodatkowo korzysta on ze specjalnie wydzielonej sieci Wi-Fi z dostępem do internetu, gdzie DNS-y są bardzo mocno okrojone. Tak naprawdę możliwość komunikacji jest ustawiona na tylko parę adresów. I tak naprawdę to wszystko, tutaj cytując Celsjusza, unbank yourself, biorę na siebie pełną odpowiedzialność za to, co robię i staram się nie polegać na innych tego typu dostawcach. Także to wszystko, życzę Wam bezpieczeństwa, cześć.